Witam Was wszystkich w dzisiejszym filmiku. Dzisiejszy materiał jest poświęcony obliczeniu pojemności magazynu energii dla instalacji off-gridowej całorocznej. Jest to dalsza część materiału, który był zamieszczony jakiś czas temu na tym kanale, gdzie staraliśmy się obliczyć moc instalacji PV dla różnych scenariuszów, czyli przykładowo dla zużycia prądu 10 kWh, 15 kWh lub 20 kWh, czyli odpowiednio 300, 450 i 600 kWh miesięcznie. Jeśli tego filmiku jeszcze nie oglądałeś, to zapraszam Cię do tego filmiku, link znajduje się tutaj powyżej. A niż przejdziemy do obliczeń, jak duży powinien być ten magazyn energii dla takiej instalacji off-gridowej całorocznej, to jeszcze mam dla Was propozycję. Jeśli pod tym filmikiem znajdzie się 100 łapek w górę i osoby, które jeszcze tam oczywiście nie zasubskrybowały kanału, a go zasubskrybują, to postaram się w następnym filmiku to oto ogniwo przeładować, czyli doprowadzić do warunków, w których normalnie one nie pracuje, czyli przykładowo, jeśli dla tego ogniwa napięcie maksymalne to jest 4,1 V, to potraktujemy go 5 V. Czyli zobaczymy, co się po prostu z nim stanie. Czy wybuchnie, zapali się, czy jak się po prostu zachowa. Uważam, że to jest dosyć ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. Na polskim YouTubie za bardzo takiego materiału nie ma dla ogniw litowych, a mówi się, że one się po prostu palą. A mamy to przecież montować gdzieś tam po piwnicach, czy gdzieś tam w budynkach jako nasze magazyny energii. Więc uważam, że Was to tyle nie kosztuje po prostu ten danie tej łapki w górę, no a ja tym oto sposobem poświęcę to ogniwo i mam temat na następny filmik, jeśli oczywiście chcecie, jak nie, to nie, będzie fajny powerbank o pojemności 50 Ah, czyli ile? 50 000 mAh. Dobra, przejdźmy do tych obliczeń, zobaczmy, jak duży ten magazyn energii powinien być dla tej naszej instalacji off-gridowej. Zapraszam. Więc tak, to jeszcze jest karta z poprzedniego filmiku. Na poprzednim filmiku sobie obliczyliśmy, jak powinna być duża instalacja off-gridowa, żeby była w stanie zasilić budynek przez cały rok. Były tam trzy scenariusze. Pierwszy scenariusz był taki, że budynek zużywa przykładowo 300 kWh miesięcznie i tam instalacja musi mieć wielkość 23,9 kWh. Przy ten poborze 450 kWh to było 37,55 kWh i przy poborze 600 kWh było to 50 kWh. Takiej wielkości instalacja PV jest nam w stanie zasilić budynek przez cały rok. Teraz zobaczmy sobie na drugą kartę, też jeszcze ona jest z poprzedniego filmiku. Na tej drugiej karcie mamy informację, że najgorszym miesiącem był grudzień i tam produkcja z 1 kWh wynosiła 13 ponad kWh. Tylko jeszcze tutaj wspomnę, że chodzi tutaj o panele polikrystaliczne, które są ukierunkowane na południe pod kątem 35 stopni. Gdyby ta instalacja była na trackerze, ten mogłaby być mniejsza. No trudno mi to tutaj akurat policzyć, bo nie mam takiej instalacji. To jest akurat wzięte z instalacji on-gridowej, dlatego takie wyliczenia. Przejdźmy sobie teraz do następnej karty, gdzie mamy już pozostałe wyliczenia. No i tutaj jest następna karta. W następnej karcie rozbiłem sobie grudzień na poszczególne dni. I tak, wyszło mi, że w grudniu, na przykład 1 grudnia, za 1 kWh miałem produkcję 0,31 kWh, 2 grudnia to było 0,48 kWh i tak po kolei. Były dni, gdzie ta produkcja była zerowa, więc to odnotowałem tutaj jako 0. I tak sobie cały miesiąc policzyłem, ile po prostu 1 kWh dawał mi energii. I teraz tak. Na przykład ta mniejsza instalacja, gdzie ten pobór prądu był na poziomie 10 kWh, czyli te 300 kWh miesięcznie, ma mieć wielkość 23,9 kWh, czyli 23,9 razy 0,31 daje nam produkcję dzienną 7,4 kWh. I tak po kolei, każdy dzień sobie z osobna przeliczyłem i były tu różne te produkcje, na przykład 2 grudnia to było 11 kWh, 3 47 i tak dalej. Każdą z tych instalacji sobie jeszcze też osobno policzyłem.
Ale jeśli chodzi o magazyn energii, wystarczy nam policzyć tą pierwszą, bo później wystarczy przemnożyć tą drugą razy półtorej i trzecią też razy półtorej, raczej razy dwa. Więc tak. Mam tutaj cały ten grudzień rozbity. To jest produkcja z tego grudnia na poszczególne dni dla tej instalacji 23,9 kWh. I na początek wziąłem sobie magazyn o pojemności 50 kWh. No ale gdzieś tutaj w połowie doszedłem do takiego momentu, że mi go po prostu brakło i metodą prób i błędów zwiększałem jego pojemność, aż doszedłem do 100 kWh i 100 kWh się okazało tą właściwą pojemnością. Bo ten, przykładowo, pierwszego dnia był lekki deficyt, bo produkcja była 7,4 kWh, więc z magazynu pobraliśmy 2,6 kWh. Drugiego dnia ten już mieliśmy leciutką nadprodukcję, więc się troszeczkę doładował, więc znowu ten do góry poszło. Trzeciego dnia magazyn praktycznie był pełny, czwartego tak samo, ale piątego dnia ten nie mieliśmy w ogóle produkcji, więc każdego dnia tutaj odejmowaliśmy po 10 kWh. No i tak sobie to ten liczyłem, aż doszedłem do 25 grudnia, gdzie ten w magazynie zostało mi tylko 7,92 kWh. No ale na szczęście później znowu pogoda zaczęła się poprawiać i magazyn się doładowywał. I skończył ten miesiąc z zapasem energii na poziomie 63,24 kWh. Tak to mniej więcej się kształtuje na wykresie, bardzo fajnie to tutaj widać. I tu jest tego 25 grudnia, gdzie jest ten dołek. I później znowu rośnie. Dalej nie liczyłem, bo przykładowo jak popatrzę na statystyki z produkcji ze stycznia albo wcześniej z listopada, to one są większe niż w grudniu. Więc spokojnie można założyć, że jeśli w grudniu ten magazyn jest w stanie przetrwać, no to ten, zresztą tutaj były takie dni, bo ktoś może mi zarzucić, a gdyby przykładowo ten w grudzień ten magazyn wszedł z tylko 60 kWh, a nie 100 kWh, no to tu na przykład były dwa takie dni, a przepraszam, jeden dzień, gdzie było ponad 30 kWh nadprodukcji, w której nie szło nigdzie wepchać, więc panele po prostu sobie odpoczywały, że tak to określę. Więc on spokojnie by się doładował, więc można przyjąć, że te 100 kWh to jest ok. I teraz tak, 100 kWh to jest dla poboru prądu te 300 kWh miesięcznie. Dla tej drugiej instalacji, gdzie mamy 15 kWh na dobę, czyli 450 kWh miesięcznie, magazyn musi mieć 150 kWh. A w tej dużej instalacji, gdzie mamy 600 kWh pobór miesięczny, to jest magazyn energii o pojemności 200 kWh da radę spokojnie. Mówimy tutaj o instalacji takiej stacjonarnej, nie na trackerze. Na trackerze może by to troszeczkę. Tak, jeszcze tutaj takie wyliczenia dla tych poprzednich instalacji, o których nie wspominałem, czyli dla instalacji 8-miesięcznej i instalacji 10-miesięcznej, czyli taki pełny off-grid przez 8 i 10 miesięcy, to tutaj obliczeń nie robiłem żadnych, ale spokojnie można przyjąć, że taka 8-miesięczna instalacja, jeśli mamy pobór prądu na poziomie 10 kWh, to magazyn energii o tej samej pełności zupełności wystarczy, czyli tak, tutaj 10 kWh, 15 kWh i 20 kWh zupełności powinno wystarczyć. W przypadku tej 10-miesięcznej, no tutaj już się zdarzają takie dni, że nie ma tej pogody przez jakiś tam jeden dzień, więc razy dwa, czyli odpowiednio 20, 30 i 40 kWh spokojnie da radę. No i tutaj jeszcze wracając, pełny obrót całoroczny, 100 kWh, 150 kWh i 200 kWh. Tak to się mniej więcej przedstawia, to z moich obliczeń tak wychodzi po prostu. Oczywiście instalacje na trackerze, tu się powtórzę, na pewno lepiej po prostu wypadają, może ten magazyn energii może być mniejszy. Ale wydaje mi się, że to i tak nie wygląda jeszcze tak źle, bo tu mówimy o pełnym off-gridzie przez cały rok. Ok, to dzięki za oglądanie, zapraszam na następny filmik i nie zapomnijcie o tych łapkach pod tym filmikiem. Jak będzie ponad 100, to biorę się za tą baterię. Na razie.